Po miesięcznym postępowaniu wyjaśniającym prokuratura rejonowa w Suwałkach wszczęła śledztwo w głośnej sprawie zamknięcia szkoły w Becejłach. W dniu 9 października bieżącego roku wydano postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków. Przez wójta gminy Szypliszki poinformował nas prowadzący sprawę prokurator Maciej Piskorski. Niedopełnienie obowiązków polegało na nieprzejęciu szkoły w Becejłach i w konsekwencji na jej nieprowadzeniu. Według informacji uzyskanej od śledczych, taka inercja funkcjonariusza publicznego była działaniem na szkodę interesu publicznego. Na najbliższe tygodnie zaplanowano szereg przesłuchań i innych czynności, jakich prokuratura nie ujawnia, uzasadniając to dobrem śledztwa. Przypomnijmy, że w tej sprawie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa złożyli nie tylko rodzice uczniów Becejlańskiej Szkoły, ale też Podlaski Kurator Oświaty. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego dzieci, rodzice oraz inspektorzy oświatowi zastali placówkę zamkniętą. Dzieci z opiekunami przychodziły do szkoły przez cały tydzień, jednak drzwi pozostawały wciąż zamknięte. 11 września rodzice zdecydowali się tymczasowo umieścić dzieci w szkole w Słobudce. To rozwiązanie miało dać czas gminie na zorganizowanie zajęć w w szkole w Becejłach. Niestety do dzisiaj nic takiego nie nastąpiło. Rada Gminy dwa tygodnie temu rozpatrywała skargi kilkorga rodziców, którzy podnosili w nich, że wójt gminy Szypliszki nie podjął żadnych działań w sprawie przejęcia placówki od fundacji. Skargi Rada Gminy Szypliszki uznała za bezzasadne.